ciekawy, co jest ze mną. Ach, są. Dominika Gawenda, Paweł Rurak, Sokol, dzień dobry. Dzień dobry. La, la, la. Gdzie są? Pasy, bo widzę, że w ogóle jesteście tutaj, kurczę, nie ten, tak. Nie poza bezpieczeństwa, no tak, jesteśmy w Warszawie przecież, trzeba się zapinać. Wszędzie trzeba się zapinać, wszędzie, tylko w Warszawie. W Łodzi nie trzeba. W Łodzi nie trzeba. Nie, nasz kierowca nas goni rzeczywiście. Goni. Znaczy, słuchajcie, nie ruszę z miejsca, dopóki się wszyscy nie poszli. Możecie nie zapinać, ale ja nie płacę. Dobra. Ustawiamy go. Nie, żartowałam, ale oczywiście. Bezpieczeństwo wszystko, słuchajcie. Blue Cafe czy Night, Ewa tak. Bem. Kto tam to wpadł? Grubo. Wiesz co, powiem ci tak, w ogóle ta płyta jest spełnieniem naszych marzeń. Takie coś nas kiełkowało już od dawna, żeby zrobić taki projekt. Coś innego, coś takiego, co też mi bardzo w duszy grało. Paweł wie, o co chodzi. Okay. Bo ja się na jazzie troszkę wychowałam i troszkę ten jazz we mnie... Ja się na jazzie troszkę znam. Troszkę... Dominika, mam nadzieję, że tak jest. Dziecko jazzu. I soulu. Dziecko jazzu i soulu. Czarna dusza. Nie, ale po prostu no, gdzieś tam to mi w duszy grało. Tak. Od dawna. I chcieliśmy taką płytę nagrać, ale przede wszystkim zagrać koncert. Tak naprawdę koncert z dużym składem, z muzykami jazzowymi, z zaproszonymi gośćmi, no i tutaj właśnie pani Ewa Bem i wybitny wirtuoz trąbki Jerzy Małek, świetny człowiek w ogóle. No dobra, ale tak sobie myślisz. Okej, okay, dzwonisz do Ewy Bem. Pani Ewo, czy nie chciałaby pani? A pani Ewa mówi tak... W sumie spoko, nie ma sprawy. Tak. I jak dostałaś zielone światło, to trzeba było się zastanowić jeszcze, co z tą Ewą Bem nagrać? Co z nią zaśpiewać? Tak, oczywiście. I skoro w tobie jest jazz, to pewnie miałaś jakieś... Takie, wiesz, utwory, które pod prysznicem się pojawiały wielokrotnie, więc dobra, to jest ten moment. Wiesz co, tu akurat sytuacja była o tyle fajna, że my się z panią Ewą jakby znamy z przeszłości. Mhm. I tutaj to było takie, to zaproszenie było dla mnie właśnie szczególnie, dla wszystkich nas bardzo ważne, dla mnie w szczególności z tego względu, że jednak no gdzieś tam te emocje z przeszłości, z tych naszych spotkań wcześniejszych, no cały czas też we mnie były bardzo silne. Ale ona była dla ciebie zawsze takim, wiesz, no wokalistką, ideałem. Oczywiście, no takim jazzowym. Wiesz, patrzyłaś na nią, tak sobie myślałaś, Boże, to jest ta Ewa Bem. Jako dziewczynka na pewno. Było tak, ale wiesz, przede wszystkim no, takim moim aniołem właśnie, bo spotkałyśmy się na warsztatach jazzowych. Nie wiem, to trzylatka. No to tak. Trzylatka. Tak mogło być. To mniej więcej, tak? O Boże, Paweł, już tak nie mów. Myślę, że mogłam mieć, no, to był 2000 chyba drugi rok, z tego co pamiętam. To jedyne 20 lat temu. Jedyne 20 lat temu, to nie będziemy mówić głośno. Dobra, nie, ale byłam bardzo młoda i rzeczywiście... No, ale jazz nie ma wieku. No nie ma wieku. Chociaż ja wtedy byłam, no mówię, no to... Tak naprawdę do początkująca bardzo, więc... Ale tak, to spotkanie, wracając do tematu, z panią Ewą było bardzo dla mnie takie, no wyjątkowe, bardzo ważne i gdzieś tam ten kontakt ze sobą miałyśmy przez lata i dlatego to zaproszenie na płytę Blue Cafe Jazz Night było takie bardzo, no, prywatno-zawodowe, powiedziałabym. Paweł, jak już dostałeś takie... Jak już dostałeś dwie takie opcje, jak Dominika i pani Ewa, dwie takie, wiesz, babki... Mocne babki. To usiadłeś sobie, powiedziałeś, kurczę, no muszę z tego wyszlifować diament. Wyjeżdżam na Malediwy. Tak na przykład. A po tej płycie tak przydałoby się. Ja się zastanawiałem w ogóle, jak zrobić aranże, ponieważ tak, no to były największe hity soulowo-jazzowe. A zatytułmy, co tam jest na tej płycie dokładnie, no? Mogłabyś, bo ja prowadzę. Największe hity soulowo-jazzowe i nasze utwory też. Natomiast... Zrób wstęp, Paweł, tak. Postanowiłem zrobić zupełnie inne aranże, jakieś specjalnie przygotowane na tę okazję. Dla dziewczyn, dla pani Ewy Bem, dla Dominiki, dla całego zespołu, żeby to zabrzmiało zupełnie inaczej, żeby te utwory były podane inaczej niż ludzie je znają, choć są hitami. I tak się stało, bo była orkiestra kameralna, byli wybitni jazzmeni, którzy z nami grali, była sekcja Dęta, także obsada była potworna i bardzo bogato było w aranżu i to się sprawdziło.
No dobrze, ale od początku do końca miałeś na obie panie pomysł? Czy tam były krapkę, takie momenty? Krapkę miałem od początku. Krapkę na obie panie, fajnie to brzmi, dobrze, nie będziemy tego rozwijać. Natomiast jest tam też na płycie, powiem ci jedno, tak, utwory są w bogatej aranżacji, ale jest część, która jest bardzo intymna, z kontrabasem. Tak. Właściwie grają 2-3 osoby i to jakby jest taki przerywnik na tej płycie i w koncercie, który wprowadza w krainę baśni intymności. No mamy tutaj takie standardy jazzowe, jak na przykład Fever, Boulevard of Broken Dreams. O, Fever, to jest to? Tak, tak. My Favorite Things. Patrz, aż mi włosy na rękach stanęły, widziałaś to? To jest fajny, to jest super numer, no. Say It. Oczywiście Moje Serce to jest muzyk. Miłość to jest wielki skarb. Tutaj w duecie z panią Ewą Bem. Właśnie śpiewamy razem. Ale tu właśnie Misty, my funny Valentine. Dominiko, przepraszam, powiem o tym utworze. No to tak na walentynki. Ten utwór, Daj mi znak, czyli jaki jest tytuł prawdziwy? To jest Wielki Skarb, tak? Miłość to jest Wielki Skarb, tak. To bardzo jest osobisty utwór, myślę, panie Ewy Bem. Bardzo. I tutaj właściwie doszło do spotkania dusz, ponieważ w tym momencie publiczność wstała, były łzy, dziewczyny schwyciły się za ręce i tak zaśpiewały cały utwór. Był przekaz naprawdę niepowtarzalny, niesamowity, magiczny. Ja miałem ciarki 6%. Tak, ale właśnie to chyba, co dla nas jest najważniejsze, jeśli chodzi o to wydanie, to to, że to jest, że ta płyta to jest dwupłytowe wydanie, to jest CD plus DVD. Mm-hmm. Jeżeli ktoś nie był na koncercie, to może go zobaczyć po prostu i posłuchać. Jakiś czas temu pamiętam, wy też święta takie robiliście, bardzo fajne. Tak, dawno temu. Też wydaliśmy płytę właśnie z koncertem. Była taka świąteczna płyta, prawda? Z koncertem na żywo. Dlaczego? Druga płyta już, która zawiera jakby koncert na żywo. Uważamy, że takie płyty są ważne, żeby ludzie mogli... Nie chcę powiedzieć, że płyty nagrywane w studio to jest coś gorszego, absolutnie, ale płyta taka z koncertem na żywo ma jednak tą duszę. Ludzie chcą wiedzieć, czy to są roboty, czy prawdziwe osoby. Właśnie, to przynajmniej wiadomo, że na żywo. Ale to jest trudniejsze dla artysty, prawda? W studio można wszystko tak dopracować, doszlifować, oszukać trochę i tak dalej, żeby ten produkt był znakomity. Natomiast koncert w live rządzi się innymi prawami. Dokładnie. Tam się gra raz i więcej tego nie można powtórzyć, ponieważ nie grasz tego w klik. I to ma w nie grasz tego sobie w klik. Coś niesamowitego, magię taką. No właśnie. Natomiast szykuje się właściwie jakby, to jest jakby początek drogi teraz, bo Blue Café obchodzi 25-lecie i już przygotowywana jest na jesień trasa po filharmoniach w Polsce właśnie z projektem soulowo-jazzowym. Czyli będą trochę tego, ale głównie utwory Blue Café właśnie w takich wersjach bardzo intymnych, bardzo kameralnych, bardzo jazzowych, bardzo soulowych, z super obsadą, wybitnymi jazzmenami. W takim właśnie klimacie kameralnym bardziej i też chcemy tą trasę właśnie zrobić na jesień tego roku, więc ważna informacja, że już niedługo bilety pojawią się w sprzedaży i śledzić social media nasze. Czyli największe hity Blue Café w kompletnych aranżacjach w stronę soulu, funku i jazzu. Jazz night, jak sobie myślę, nie wiem, o takim wieczorze zimnym jak dzisiejsze, one nas nie rozpieszczają. No nie, kominek, kołderka, trochę jazzu i już jest fajnie, tak? Ale sprzęt trzeba wyjść. Nie, ale takich wieczorów przed nami jest jeszcze mnóstwo, zanim się zrobi sami. Ale wiecie, o co mi chodzi. No, jeszcze takich wieczorów jest przed nami trochę, zanim przyjdzie wiosna i zaczyna. To ma być 30 stopni to już. A, tak? Chociaż właśnie wydaje mi się, że taka płyta jazzowa jest na całoroczna. Przynajmniej ja w każdej sytuacji jestem w stanie sobie... Ale to, co mówisz, to jest świetna też płyta na walentynki. Tak. Właśnie kominek, trochę wina. Właśnie. I robi się romantycznie, jak dziewczyny otwierają. Bo jest, powiem się, ta płyta uwodzi, ta płyta wciąga. Ona po prostu... Rozkochuje, zakochuje? Dokładnie. Ona nie jest nachalna, ona jest bardzo taka intymna i wie, co robi, wiesz, żeby to napięcie budować. Ale wie, co robi, dobra. A powiedzcie mi, bo jazz w ogóle w Polsce, ja nie wiem, kiedyś pamiętam, widziałam jakieś badania, jakiej muzyki słuchają Polacy. No głównie jazzu chyba. No właśnie, niekoniecznie. Tam nie pamiętam, było 8%. A kiedy to nie wiem, to jest 2 lata temu, to widziałam. Ale to niedawno właściwie. No to... Pamiętam, wtedy rozmawiałam z Leszkiem Ożderem, on tu jechał samochodem. Znamy się osobiście. Tak. Osobiście. I rozmawialiśmy właśnie o popularności tego gatunku w Polsce. I wtedy zapytałam kogoś, kto przechodził obok, bo staliśmy w korku tak jak teraz, czy w ogóle kojarzą Leszka.
No i cud się stał, ktoś go kojarzył. Dobra. Nie kojarzymy, kojarzył, nie pamiętam jak się nazywa. My na szczęście z Jerzem. My się przyznajemy, że kojarzymy. My się spotkaliśmy z Leszkiem Jerzem w Jerzwałdzie, bo tam jest taki festiwal nad samym jeziorem, wyobraź sobie. My tam graliśmy, a on też tam grał, bo to właściwie on tam jest główną postacią tego festiwalu. I wyobraźcie sobie gwiazdy jeziora, noc i on po prostu gra. I to jest magiczne. I to było nasze spotkanie. No, ja myślę, że tak, że należy mówić o jazzie, ponieważ jazz kiedyś w Polsce naprawdę był w rozkwicie i to dużym rozkwicie. Później trochę się wycofał i taki się stał po macoszemu traktowany, ale no jazzu się wszystko zaczyna, słuchajcie, to wszystko nawet Davis o tym mówił, że zrobił różne płyty, ale jednak jazz jest podstawą tutaj, tak jak klasyka i myślę, że o tym warto nie zapominać. Ale i myślę, że buduje się już to wszystko. Słuchacza trzeba wychować? Zaproponować mu alternatywę, że jazz nie jest taki straszny, czy soul nie jest taki straszny, czy funk, że jednak są super przeżycia, to są świetni muzycy i warto chodzić na takie koncerty. I to się już w Polsce zaczyna. Myślę, że wiesz co, Paweł, dobrze powiedziałeś, ale wracając do tego, co ty przez chwilę też właśnie fajnie powiedziałeś, czy słuchacza warto, czy należy, czy warto... Trzeba go wychować. Trzeba go wychować. Ja myślę, że dobie dzisiejszych czasów dobrze jest, jeśli zawyżamy poziom, a nie zaniżamy. Jeśli chodzi o sztukę, czy muzykę, tak? Nie może być tak, że wszyscy słuchają Zenka Martyniuka, błagam. Nie może tak być. No, mam nadzieję, że tak nie jest. Boże. Inaczej, pozdrawiam Zenka, ale... Musimy mieć równowagę. Też nie chciałabym, żeby ktoś słuchał, nie wiem, czy żebyśmy słuchali, nie wiem, właśnie tylko jednego rodzaju muzyki. Dobrze, że jest wszystko, jakby, że tego jest dużo na rynku, ale... Nie wiem, ja bym chciała, żeby ludzie się właśnie nie bali jakby takich, przynajmniej w naszym wydaniu, tak? No tak. Bo nie chcę też się wypowiadać na temat innych, jesteśmy tak, że mówimy o sobie, ale chciałabym, żeby ludzie się nie bali tego, że na przykład artysta idzie jakąś swoją drogą, ale też sięga po jakieś projekty poboczne. Borem lasem. Ale to widzicie, jak i czasem stuknie obsasem. Ale to też trochę jest tak, że nie każdy artysta może sobie pozwolić na robienie sztuki. Czasami trzeba pójść, trochę komercyjnie, żeby zarobić na rachunki, a potem robić rzeczy, które mają jakąś wartość. Ale też nie każdy artysta może pozwolić sobie na granie soulu, jazzu i ze względu przede wszystkim na technikę. Wykonawczą. Najtrudniejszy jest jazz? Myślę, że tak. Klasyka, jazz to są podstawy. Ja myślę, że tak, bo to już są wyżyny naprawdę dla wirtuozów, jeżeli chodzi o wszystko. Wyobrażasz sobie Zenka, który na przykład właśnie robi jazz? Słuchaj, ja myślę, że... Może bylibyśmy wszyscy mile zaskoczeni. Ja wam coś powiem. To się mogłoby kliknąć. Jedno jest tutaj ciekawe, że dla każdej muzyki jest miejsce. Tak. Jest miejsce, ale musi być symetria zachowana. Ja się nie chcę naśmiewać, bo ja czasami chodzę na wesela i jak nie ma takich hitów, to się nie bawię. Każda muzyka ma swój czas i miejsce. Ale to jest oczywiste. Ja jestem daleka od oceniania bądź krytyki, Paweł, to samo, ale jednak każdy ma swoją drogę. Nie może być monopolu jednej muzyki, która jakby zdominowała wszystko, jest tylko to. Tak, myślę, że każda muzyka ma swoje miejsce, każda ma swoich fanów, ale musi być symetria. Nie może być, że to jest tylko to. Tak. Bo wtedy to chodzi do pauperyzacji, czyli jakby zubożenia w całej materii. Powiedzcie jeszcze, bo tam za chwilę dojedziemy do Teatru Polskiego, gdzie mam kolejnych gości, ale bo wspomnieliście o tym, że dużo koncertów będzie. Jaki jest plan? Czy już jest... Jest plan, będą niebawem podane filharmonie, w których będziemy grać. Będzie to duża trasa w ekskluzywnych bardzo miejscach. Blue Cafe, Soul, Jazz, Funk i w kompletnie nowych aranżacjach. Nasze hity plus hity światowe. Na jesień, tak? Tak, jest plan. Tak. Okay. A wakacje, rozumiem, dużo tras koncertowych, dużo koncertów. Bo jeszcze w tym roku jakieś niespodzianki będziemy mieć z okazji 25-lecia. Oczywiście trasa letnia, ale też nowy singiel, może nie jeden. O singiel już nie bawam, natomiast ja
powiem, że dokładnie dwa dni temu wróciliśmy z Londynu, ponieważ tu się pochwalę. Nie ma takiego rzadko się chwalę. Mianowicie zagraliśmy w ambasadzie polskiej jako pierwszy zespół recital i to było niesamowite. To było naprawdę super, naprawdę bardzo fajny wyjazd i w ogóle piękny, piękny czas w Londynie spędziliśmy i koncert był taki bardzo... No wzniosły to ambasada, wiadomo, ale fajnie, naprawdę. Bardzo fajnie. Masz już Polska. Wszystko się udało. Fajnie, super. No, także był to piękny czas. Pozdrawiamy Londyn, ambasadę polską. Pozdrawiamy wszystkich. No dobra, to czekamy na więcej, ale powiedziałeś, że jeszcze po drodze te 25 lat to będą jakieś obchody. Rozumiem, że 25 lat wcale nie zmęczyło, ale napędza, bo tak widzę, że planów macie sporo. Wiecie, no tak, jest czas na przykład pandemia jednych zatrzymała i jakby nic nie robili, nie dała to szans. Że jakby nie było koncertów, czyli mogliśmy coś zrobić. Ja miałem taki czas przez 2 lata pandemii, że napisałem, nazywam to dziełem swojego życia. Oratorium dla ziemi Babel. I to jest as w rękawie Blue Café, który trzymamy, ale to już jest muzyka między jawą a snem, połączenie soulu, jazzu, klasyki, muzyki filmowej. Projektów na obsadę, właśnie 3 chóry, orkiestra symfoniczna, super wykonawcy, ale to trzymamy na specjalną okazję. Tak, co to znaczy na specjalną? Na moją rodzinę na przykład? Dokładnie. Ale jest okazja. Wybierz sobie okazję, dasz znać, wtedy ruszamy. No, proste. Hanna, ja cię podziwiam, że ty tak dajesz radę sobie, rozmawiasz z nami i prowadzisz. Tak, tym bardziej, że od tyłu to jeszcze nie podjeżdżałam, tylko znam te mapy znam z teorii, bo zazwyczaj się od frontu wchodzi do teatru, no ale dzisiaj robimy to trochę inaczej. Ale muszę się powiedzieć jedno, co mi zaskoczyło. Tam ci machają. Tak, tam widzę moich chłopaków. Że jakby Blue Café Jazz Night bardzo fajnie się przyjęło, ponieważ ludzie jakby potwierdzają, że chcą tego typu muzyki. Nie boją się. Są koncerty, są pełne sale i to potwierdza, że warto to było zrobić. No tak, ale wiecie, że tak jak na przykład ta piosenka Ale Jazz, kojarzycie? Jazz, no znacie, mega hit. Dzieciaki usłyszały, że w ogóle jest jazz. Dobrze, właśnie. Prawda? Już takie przemycanie. No, jak już znają tę piosenkę, to teraz mogą sięgnąć po to i będą wiedziały, co to jest jazz. I dwie fajne wokalistki. Czy my już zaraz kończymy? No już, kwadrans minął. Dlaczego tak krótko? Ja nie chcę. A myślę, to ja mam taki pomysł. Poczekajcie chwilę w samochodzie. Dobrze. Ja skoczę do teatru, porozmawiam z panem Andrzejem Sewerynem i zaraz do was wracam. Dobra. A to co? Coś na pożegnanie mam powiedzieć? Tak. Możecie powiedzieć o tym, że ta płyta jest fajna i że bardzo ją polecacie. Która kamera, bo trochę ich tu jest? Tutaj na przykład, albo tutaj. Dobra. Tak. To zostajemy, poważnie? Nie, no, są następni goście chyba. Są następni goście. Bo ja mogę jeszcze... Muszę powiedzieć, wydawcy, oni nie chcą wyjść. Im się tu tak podoba, że oni chcą tu zostać. Ochrona. Zareklamuj. Ochrona, zabierzcie ich. Zareklamuj, tak? Dobrze. Uwaga, zareklamowałam. Blue Café Jazz Night. Moi drodzy, nasi kochani, spełnienie naszych marzeń. Płyta, znaczy album dwupłytowy, koncert w środku, można tylko posłuchać. Zobaczyć i posłuchać. Można też zobaczyć i posłuchać. Soul, jazz, funk, tam tak jest. Dziękuję. Polecamy serce. Dziękujemy. Wspaniałe spotkanie.